Razem z Agatą Lewę, psychoterapeutką, seksuolożką, porozmawiam teraz o czymś, co dla wielu z nas jest tematem tabu, czyli o kobiecej ejakulacji, kobiecym wytrysku. Mhm. Agata, czy to jest tak, że każda z nas może doświadczyć tego stanu, czy nie? Myślę, że móc można. Mhm. Pytanie, czy się chce i się coś w tym zakresie robi, ponieważ no, tak, jest grupa kobiet, która doświadcza ejakulacji, nawet o tym nie wiedząc. Jest grupa kobiet, która tego pragnie i jakby bardzo świadomie w tym zakresie pracuje, żeby poznać swoje ciało. I są takie kobiety, dla których to jest obszar wstydu, który jest to jakiś rodzaj czegoś obrzydliwego i czegoś, z czym właściwie się uczą w momencie, kiedy to się im przytrafia. Bardzo często się przytrafia dosyć wcześniej, w bardzo też taki nieświadomy sposób. Kiedy mamy poczucie, kiedy zaczynamy robić research i się okazuje, że mówi się nam, że to był mocz i że się zsikałyśmy w łóżko na przykład, albo kiedy dostajemy informację zwrotną od partnera czy partnerki, gdzie dostajemy na przykład, ktoś zaczyna z nas żartować, albo właśnie robi taką reakcję, fuj, co to jest, co jest z tobą nie tak. No i to powoduje, że właśnie wchodzimy w taką strefę, kiedy nasza seksualność zaczyna się być może nam zablokowywać. Dużo częściej w erotofobicznych czy seksnegatywnych społeczeństwach raczej słyszymy informacje o tym, czego nie wolno, co nie wypada, czego absolutnie nie trzeba, aniżeli takie afirmatywne komunikaty, które mówią próbuj, cieszmy się, to fajne jest, albo właściwie to jest normalne. Każdy ma inaczej i właśnie to jest twoja norma, więc jeżeli tak masz, no to zobaczmy, z czym to się je i na czym to polega. No to zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest ten kobiecy wytrysk? Kobiecy wytrysk to jest taki płyn, który wypływa z cewki moczowej wskutek stymulacji takiego obszaru, który na dzień dzisiejszy mówi się o tym, że jest to kobieca prostata. On się znajduje na przedniej, tylniej ściance pochwy, czyli jak, to jest taki ruch w języku angielskim, chodź do mnie, czyli właśnie jakbyśmy włożyli palce, tutaj mam takie akcesorium edukacyjne, żebyśmy sobie wyobrazili, że kiedy wsuwamy palce do waginy, kiedy zaczynamy właśnie szukać takich obszarów, w momencie, kiedy go stymulujemy albo go dotykamy, na jednych z warsztatów jedna z pań powiedziała, że to jest jak główka IT, czyli taki pofałdkowany obszar i on w momencie, kiedy go zaczynamy dotykać, on zaczyna nabrzmiewać takim płynem i on ma to jest takie uczucie, jakbyśmy miały parcie na mocz. Czyli bardzo często on w ogóle, jeżeli nie wiemy o istnieniu ejakulacji, zaczynamy myśleć właśnie, że chce nam się siku. Bardzo dużo kobiet w trakcie seksu mówi, że nie może jakby dokończyć, że musimy zrobić przerwę, żeby pójść się wysikać. Bardzo często właściwie to nie jest mocz, tylko właśnie wtedy to jest ejakulat, który się wysikuje. Kiedy właśnie w trakcie seksu i po seksie bardzo nam się też mamy takie uczucie, jakby nas coś parło na pęcherz. Warto się wysikać zaraz po seksie. To jest bardzo ważna informacja, bo właśnie wszystkie te bakterie łącznie z tym ejakulatem wysikujemy. W przeciwnym razie u wielu kobiet on się cofa i może mieć taki objaw, jakim jest zapalenie pęcherza. Czyli wszystkie takie objawy właśnie infekcji dróg moczowych jest związane właśnie z tym, że nie wypuszczamy z siebie tego płynu, który nam się tam zbiera. U mężczyzn bardzo często orgazm łączy się z ejakulacją jako jeden proces. Są oczywiście mężczyźni, którzy potrafią to odseparować i przeżywać orgazm i ejakulację jako osobne dwa procesy, bo ejakulacja nie oznacza orgazmu, także to myślę, że to jest bardzo cenna informacja też dla panów. Tymczasem dla kobiet najczęściej jednak dochodzi, jeżeli już, to dochodzi do orgazmu i ejakulacja jest jakimś takim też dużo bardziej odseparowanym procesem. Także w momencie, kiedy na przykład taka słynna książka, już teraz kultowa, Debory Sandal, Punkt G i kobieca ejakulacja, której wznowione wydanie Czarna Owca właśnie przygotowuje, to właśnie w tej książce, zresztą też na warsztatach Debory, można się szybko dowiedzieć, że nie ma znaku równości między ejakulacją i orgazmem. To znaczy, że najpierw uczymy się ejakulować i potem uczymy się, w jaki sposób połączyć ten wytrysk razem z orgazmem. Debora ma taką teorię, że to jest taki obszar spustowy w naszym ciele, w którym się gromadzi bardzo dużo stresu. Od dziecka jesteśmy uczone, żeby zaciskać nogi, zaciskać pęcherz, trzymać mocz w środku, więc częściej mamy te dno miednicy bardziej pospinane, aniżeli zrelaksowane. Bo powiedzmy głośno, że ten płyn to nie jest mocz.
No nie jest mocz, ma zupełnie inną budowę, inny skład, inny smak, inny zapach. Także jeżeli naprawdę będziemy chciały się w to zagłębić, no to warto wtedy sobie zrobić eksperyment i właściwie można to w seksie partnerskim, ale można w seksie solo spróbować jakoś zobaczyć. Zresztą w takich wschodnich i w starożytnych kulturach ten płyn miał nazwę amrity. I służył w ogóle jako, był to taki napój bogów, taki nektar, który miał służyć długo życiu. I właściwie go zbierano, były specjalne naczynia w ogóle rytualne, w które właśnie ejakulat spływał i to był taki objaw właśnie tej kobiecej fontanny czy kobiecej rzeki życia. Agata, to w momencie, kiedy kobieta doświadcza wytrysku, to jakiej konsystencji może się spodziewać? Co to jest? Czy to jest bardziej jak sperma, czy to jest bardziej jak mocz takie płynne? Bardziej jak taki płyn przezroczysty. Ejakulat żeński w momencie, kiedy go widzimy na pościeli, to on jest tak, jakby nam się wylała szklanka wody. Mhm. Czyli, bo mocz będzie bardziej pachniał moczem i będzie bardziej żółty, a ejakulat będzie zupełnie jakby miał neutralny, to co możemy się pokusić o to, żeby go spróbować i wtedy poczujemy, że on ma lekko słodkawy smak.